No wiesz co, to jest całkiem Kacper zatrudnił profesjonalną stylistkę, żeby pomogła mu znaleźć nowy styl. Na spotkanie przyszła z nim Mela. No właśnie, więc pozwól tak Marze wykonywać swoją pracę. No właśnie, dziewczyna świetnie mówi. No, nie masz wyboru, musisz się mnie słuchać. Mela, może ty też byś coś poprzymierzała? Właśnie, no to jest świetny pomysł, skoro już tu jesteś. Nie, ja tutaj przyszłam dla Kacpra. Szkoda, bym mogła się tą całkiem nieźle zająć. Nie, to może następnym razem. No dobra. Wiesz co, Kacper, no nie obraź się, że to powiem, ale ciuchy twojej dziewczyny wręcz wołają o pomoc. Ale nie, to nie jest moja dziewczyna. My się tylko przyjaźnimy. Okej, ja nic nie mówię. No ale serio, no mogłaby mi pomóc trochę zmienić ten styl. Mogłaby się wystylizować? No jasne, jeżeli się zgodzi. Czemu nie? No, lubię wyzwania. To ja zaraz wracam. Spoko. No to jak? Jeszcze jak? No przecież widzę, że chcesz ją przymierzyć. Nie, Kacper, ja tylko oglądam. Mela, no sama mówiłaś, że marzyłaś o stylistce. No tak, ale to przecież no tyle kosztuje. Ja cię zapraszam. Nie, Kacper, nie będziesz za mnie płacił. No, ale Mela, ja chciałbym ci jakoś podziękować, że jesteś taką wspaniałą przyjaciółką. Kacper, nie. Zrób to dla mnie, no. No zrozum, no jest mi głupio. Przestań gadać głupoty, no. Stać mnie na to, żeby to zrobić. Będę mega szczęśliwy, żeby spełnić twoje marzenie, no. Przymierz, proszę cię. Okej. Tak Mara się ucieszy, chodź. Udało ci się, patrz. O, super. To, wiesz co, ja ci pomogę może, co?